Hej wszystkim, z tej strony Kate i tak, wczoraj na kanale pojawiła się reakcja na zwiastun Spidermana, gdzie powiedziałam, że nie będę czekać na żaden inny zwiastun, bo to nie ma sensu. I w momencie, kiedy tą reakcję montowałam, pojawił się kolejny zwiastun Turning Red, czyli po polsku to nie wypada. I stwierdziłam, no dobrze, jak tak już wyszło, to po prostu będą dwie osobne reakcje na zwiastun w bardzo krótkim czasie na kanale, trudno. No wczoraj pojawił się angielski zwiastun, poczekałam troszeczkę na ten z polskim dubbingiem, który pojawił się dzisiaj parę godzin temu, więc no myślę, że już możemy sobie obejrzeć najpierw oczywiście po angielsku, później z polskim dubbingiem i na początku obejrzymy sobie w całości bez pauzowania, a potem będę się dłużej zatrzymywać, jeśli coś mnie zainteresuje. Tak więc no, bez zbędnego przedłużania, oglądajmy. Let's go. I'm Maylin Lee. I wear what I want, say what I want, 24/7, 365. I know, it's a lot. But I don't got time to mess around. Oh, about the hustle, am I right? Poor town. This is gonna be the best year ever, and nothing's gonna get in my way. May May, breakfast is ready. Is everything okay? I'm a gross red monster! Don't look at me! Stay back! This happened already? What did you say? Our ancestors had a mystical connection with red pandas. Are you kidding me? This little quirk runs in our family! Sick. I've always wanted a tail. I'm a freak. We love you, May. You're our girl. Whoa. You're you. Any strong emotion. Yes. Will release the panda. Abby, hit me. Do you know how dangerous this is? You'll get whipped up into a frenzy and panda all over. I've been perfect little May May. But maybe I like this new me. Mama's girls. Stop! It's gonna be May. Okej, mam tutaj kota, który trochę nie wiem, czego ode mnie chce. Bo chce się tulać, ale nie do końca. Ej, jakie to jest dziwne! To jest w ogóle nie to, czego się spodziewaliśmy zapewne po pierwszym zwiastunie. Ponieważ to jest jakaś taka rodzina, która tak ma? Okej, ciekawe. I w ogóle ciekawe jest to, że w momencie, kiedy ona wcześniej, ale to zwróciłam już uwagę przy pierwszym zwiastunie, tylko nie pamiętam, czy o tym mówiłam, czy nie. Chyba nie. Że ona na początku miała normalne brązowe włosy, a potem stała się ruda przez tą pandowatość. Więc no, ciekawe, że rodzice wiedzieli, że to się stanie i nikt nie jest tym zaskoczony. W ogóle reakcja przyjaciółek jest przewspaniała, które stwierdziły, że o Boże, jesteś taka miziana, jesteś super i dalej cię lubimy, to jest takie kochane. I w sumie to całkiem ciekawa jest reakcja otoczenia na to, że ona staje się tą wielką pandą i w zasadzie nikt nie ma z tym problemu, spoko, spoko, żyjemy w świecie nadnaturalnych istot, spoczko, może być. No dobra, obejrzymy sobie to z polskim dubbingiem. Może nam się wydarzyło coś, czego nie zrozumiałam, tym bardziej, że byłam bardziej skupiona na kocie niż na zwiastunie, ale okej, bo muszę przyznać, że po pierwszych reakcjach, które czytałam na temat tego zwiastuna wczoraj, to się obawiałam, że mi się nie spodoba, a
jestem zaintrygowana chyba bardziej niż po tym pierwszym. I strasznie mnie martwi to Backstreet Boys, bo tu chyba jest Backstreet Boys, nie? W tle. Bo to będzie totalna demonetyzacja. Mój Boże, najgorzej. Dobra. Co tu mamy? No, okej, okay, ale ma grupę wspaniałych, bardzo dziwnych przyjaciółek. Ta pani bardzo przykuwa moją uwagę, ale może dlatego, że nosi okulary? Nie wiem. A teraz w związku z Encanto jakoś te bohaterki, które noszą okulary, bardziej zwracają moją uwagę, bo hej, reprezentacja ludzi noszących okulary w animacjach, wow. Jestem Mini Me i noszę co chcę, mówię co chcę, całodobowo przez wszystkie dni w roku. No wiem, że jest grubo. Okej, okay, bo w zasadzie to po tym pierwszym zwiastunie można się było domyśleć, że ona właśnie jest z chińskiej rodziny, jest taka bardzo kontrolowana przez matkę i... Karma! Nie drap mi książek, proszę cię. I że właśnie ona jest w takiej ciężkiej sytuacji rodzinnej. Karma! Boże, przepraszam, tylko... Och. No, no ewidentnie czegoś ode mnie chce. Szkoda, że zawsze wtedy, kiedy nagrywam. No i spodziewałam się, że to będzie takie tygrysie wychowanie i to będzie dość ciężka sprawa, a wychodzi na to, że nie. Ona ma bardzo spoko rodziców, nie? Na których jest zła, bo jak mogli przed nią ukrywać, że stanie się pandą pewnego dnia? Ale nie, no... Spoko. Fajnie to wygląda. No wiem, że jest grubo. Ej, ale w ogóle główna bohaterka też nosi okulary. Tylko takie okulary, które mniej się widzi, bo mają takie mniej rzucające się w oczy oprawki. Teraz to zauważyłam. Lol, okej. Okay. Ale nie mam czasu na wygłupy. Żyjmy, całe życie w biegu, co nie wujek? Ej, a to w ogóle kto jest? Pokażcie mi to. No nie, ale to ewidentnie będzie jakiś boys band. uwielbiany przez nasze główne bohaterki, okej. Okay. Rok zapowiada się wyjątkowo czadowo i nie pozwolę, żeby coś mi go popsuło. Yes! I przyszło dojrzewanie, i przyszła pandzia energia. Chodź na śniadanie. Już idę. It's gonna be me. Co się stało, skarbie? Jestem obleśny, brudy potworem! Nie patrzcie na mnie! Idźcie sobie! Niemożliwe to już? Nie no, bawi mnie trochę to, jak w pewnych fragmentach stylizowana jest ta animacja, no bo w sumie ona jest taka kreskówkowa i przerysowana, ale to, w jaki sposób jest tutaj przedstawiony płacz, jest tak mega przerysowane, że dziwne to trochę. Coś ty powiedział? Nasze przodki nie odczuwały mistyczną więź z rudymi pandami. Chyba sobie jaja robisz! I to moja kochana jest u nas dziedziczne! Srogo, zawsze chciałam mieć ogon. Jestem okropna! I tacie kocham. Pełny luz. Nie no, przekochane to jest! Jezu, jakie to jest kochaniutkie! Podoba mi się to. Fajne to jest. I chyba tylko i wyłącznie kobiety w tej rodzinie mają tą magiczną więź z czerwonymi pandami. Okej. Okay. Znów jesteś z tobą? Wszystkie silne uczucia wyzwolą w tobie pandę. Abi, walnij! Zdajesz sobie sprawę, jak ryzykujesz? Wystarczy, że ktoś cię sprowokuje i pandowanie murowane. Byłam ich malutką, idealną córeczką. Ale może ta nowa May jest fajniejsza? Mamunia! Okej, okay, znaczy... Jezus Maria, ale to byłby straszny wypadek, gdyby to dziecko naprawdę dostało tą piłką w twarz. Ja pierdzielę. No, ale nie dziwię się tej matce, że próbuje tą córkę ukrywać, tą pandowatość tej córki. Chociaż pewnie później się okaże, że wszyscy to akceptują, nie trzeba tego ukrywać, bla, 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 nie? No, a ciekawi mnie, bo ja myślałam wcześniej, że to będzie
film na temat trudów dorastania i na temat samoakceptacji, a tutaj trochę, nie wiem, mam wrażenie, że ta samoakceptacja tutaj bardzo szybko nastąpi. No ale zobaczymy. To nie wypada. Tak. Wspaniały polski tytuł i premiera będzie 11 marca 2022 roku. Jeśli się nie mylę, tak, 11 marca. No i jakby co, to jest animacja do Meshi, czyli tej pani, która tworzyła krótkometrażówkę Bao. I teraz w ogóle w ramach Disney Plus Day zapowiedzieli, że na Disney Plus się też pojawi dokument o tworzeniu tej animacji. Więc no, ale to jeszcze będę wam mówić w podsumowaniu Disney Plus Day, które jeśli wszystko mi się dobrze poukłada, to powinno się pojawić na kanale dzisiaj lub najpóźniej jutro. Więc no. Ale jeśli chodzi o ten zwiastun, to tyle. Piszcie koniecznie, jak wam się podoba. Czy teraz po tym drugim zwiastunie podoba wam się bardziej, czy też mniej. Bo moim zdaniem to jest całkiem ciekawe i zupełnie nie to, czego się spodziewałam. Ale w zasadzie chyba się cieszę. Chyba mi się podoba bardziej to, co widzę teraz, niż to, co przypuszczałam po pierwszym zwiastunie, więc okej, okay. No zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie, ale tak, mistyczna więź z czerwonymi pandami, no, no dobrze, no. Bardzo futrzasta i cute wersja w pewnym sensie Hulka, co nie? Jak już to niektórzy zauważyli, więc no. Póki co bardzo dziękuję wam za oglądanie, oczywiście piszcie tam koniecznie komentarze, zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie linki do innych moich social mediów, szczególnie do Discorda, serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej discordowej, dzwoneczkowej społeczności, gdzie możecie sobie podyskutować ze wszystkimi troszkę dłużej o tym zwiastunie lub o innych rzeczach, zapraszam serdecznie, każdy znajdzie tam coś dla siebie. No, dziękuję oczywiście bardzo serdecznie moim patronom i do następnego, pa pa!